Moja mama mi zawsze mówiła: synku, jeżeli ty żyjesz, to dlatego, że ci by uratował doktor Talgheim. Tak to pamiętam kiedyś. Talgheim. To pomyślałem sobie: Talgheim, jakiś Żyd, na pewno lekarz, u którego się leczyli może moi dziadkowie. A teraz opowiem panu historię, skąd się wzięły moje urodziny w Zosieńkach. Moja mama, kiedy była w ciąży, pojechała do swojej rodziny, jak to było w dobrych żydowskich rodzinach, żeby tam rodzić. I trafce, że ja się urodziłem przedwcześnie. Przedwcześnie? Co to jest przedwcześnie? Nie wiem, lucky man, szczęśliwiec, dłużej będzie żył. No nie, ale co to jest przedwcześnie? No wcześniak, czyli nie 9 miesięcy, ale 8,5. Nie, na ogół jest to siódemka i siódemka podobno jest najlepsze ułożenie, zupełnie bezpieczne. Natomiast ja byłem ósemką, w którym jest podobno najgorsze ułożenie. I ważyłem 1,20 kg. W tamtych czasach. I wtedy właśnie okazało się, że ten główny naczelny lekarz uzdrowiska był neurologiem, psychologiem, ginekologiem i położnikiem. Bo to wtedy, wie pan, to jeszcze nie było aż takiej specjalizacji. No dobrze, a sobie pomyślałem: Talgheim. Aleksander Karłowicz Talgheim urodził się w 1873 roku w Warszawie. Pochodził z niemieckiej rodziny, która posiadała majątek Putryszki koło Grodna. Studiował w Kijowie. Pierwszą pracę zaczął w Warszawie w szpitalu Stowarzyszenia Luterańskiego. W 1900 roku przeniósł się do Porozowa w powiecie wołkowyskim. Potem objął posadę lekarza grodzieńskiego Stowarzyszenia Sióstr Miłosierdzia przy Stowarzyszeniu Czerwonego Krzyża. W Grodnie zbudował piękny dom, w którym otworzył klinikę. Zasłynął jako działacz społeczny i filantrop. Przyjaźnił się z pisarką Elizą Orzeszkową. Założył Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Muza. A w czasie I wojny pomagał ofiarom bierzeństwa. Pomagał również przy tworzeniu szkół polskich w Grodnie i w Białymstoku. Współtworzył Związek Zawodowy Lekarzy Grodna. W międzywojniu został kierownikiem Wydziału Zdrowia i Dobroczynności. Pewnego dnia wpadł mi w ręce taki materiał o Duskienikach, o pobycie Piłsudskiego, gdzie pisze adiutant, że wezwaliśmy w 25 albo 26, 27, nie pamiętam, w tym roku, ale tam będzie w tym czasie naczelnego lekarza, doktora Talheima. Ja sobie myślę: Talgheim, Talgheim, coś tu jest tak bardzo bliskiego. I poprosiłem przyjaciół, żeby mi przysłali dokumentację z Duskienik na ten temat. I okazało się, że to był Niemiec inflancki, Niemiec bałtycki, z rodziny, która tam osiedliła się od 3 pokoleń wcześniej i był z takim wybijającym się lekarzem z Rosji carskiej i w wielu rocznikach medycyny rosyjskiej on figuruje jako, ponieważ tam nie u nich Talgheim, bo z tego jest Talgheim. I stąd ze sobą jako Talgheim był obywatelem rosyjskim, Niemcem obywatelem rosyjskim. Potem przyszła Polska, optował na rzecz Polski, został obywatelem polskim i wtedy wrócił do nazwiska normalnego swojego Talgheim i był lekarzem Piłsudskiego i okazuje się, że on właśnie ratował mnie, żebym ja nie zginął jako chucherko ważący 1,20 kg. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, kto to był doktor Talgheim. Dostałem całą dokumentację o nim. Był wybitnym facetem, ale rzeczywiście podobał prawo na rzecz Polski, już był lojalnym obywatelem Polski.
od 1925 roku rozpoczął praktykę lekarską w Druskiennikach. Tam też stanął na czele Stowarzyszenia Lekarzy Kurortu. Jego pacjentem był marszałek Józef Piłsudski. W 1929 roku wznowił wydawanie czasopisma Ondyna Druskiennickich Źródeł, którego był głównym redaktorem i wydawcą. Był też członkiem komitetu zbiórki na pomnik Elizie Orzeszkowej. Pełnił liczne funkcje w zarządzie Muzeum Przyrodniczego, w Stowarzyszeniu Lekarzy. Był członkiem Warszawsko-Białostockiej Izby Lekarskiej, a także członkiem zarządu Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, przewodniczącym Miejskiego Komitetu Pomocy Bezrobotnym i wielu, wielu innych. Zmarł 28 czerwca 1937 roku. Został pochowany na katolickim cmentarzu w Grodnie. W 1998 roku, z okazji 125. urodzin, środowisko medyczne Grodna wydało kopertę kolekcjonerską z jego podobizną. Jego dom rodzinny wpisano do rejestru zabytków, a na ścianie znajduje się pamiątkowa tablica.